Wszyscy powoli zastanawiamy się bardziej, co zjemy na Wigilię, albo gdzie spędzimy Sylwestra, a nie co na przykład będziemy mogli zagrać. Tymczasem, choć zbliża się koniec roku, coś ciekawego się jeszcze znajdzie, zarówno jeśli chodzi o filmy, jak i o gry komputerowe. Ja jestem Berdol. Ja jestem Hawek, a to są premiery tygodnia. Total War Three Kingdoms to nie jedyna gra, która będzie traktowała o mitycznym państwie środka, bo już niedługo, a właściwie we wtorek, będziecie mogli zagrać najnowszą grę pod tytułem Bladed Fury. Jeżeli kojarzycie taką produkcję jak Assassin's Creed Chronicles, to właśnie Bladed Fury jest prawie dokładnie tym samym. Mamy tutaj wersję gry platformowej, która jest osadzona właśnie w Chinach. Tegoroczne Game Awards już za nami, ale dzięki tej imprezie dowiedzieliśmy się m.in. o paru ciekawych premierach. Jedną z nich jest gra Atlas. Dodam jeszcze tylko szybko, że Atlas jest dziełem tych samych twórców, którzy stworzyli Ark Survival Evolved, czyli bardzo popularną grę, którą możecie dostać na Steamie. Atlas, jeśli graliście w Sea of Thieves, a podejrzewam, że przynajmniej słyszeliście o Sea of Thieves, to wiecie, że gra nie do końca spełniła oczekiwania graczy. Tymczasem Atlas jawi się jako dokładna odwrotność Sea of Thieves, jeśli idzie o ilość kontentu. Będziemy mieli walki morskie, walki z potworami, grabienie skarbów i 40 tysięcy graczy na jednym serwerze. Zapowiada się naprawdę epicko. Atlas wchodzi w Early Access już 19 grudnia. Tygodniu będziecie mogli też się wybrać do kina na bardzo ciekawy film uniwersum DC, czyli o film o człowieku, który potrafi gadać z rybami. Mowa oczywiście o Aquamanie, którego w filmie zagra Jason Momoa, znany m.in. z roli Khala Drogo w Grze o Tron. Jak na razie zagraniczne media całkiem pozytywne recenzje temu filmowi przyznały, więc jesteśmy ciekawi, jak będzie naprawdę. Jeśli chodzi o premierę, to ta odbędzie się w dosyć nietypowy dzień, bo ile jesteśmy przyzwyczajeni do piątków, to teraz ze względu na zbliżające się święta, do kin będziemy mogli udać się już w środę 19 grudnia. You believed you'd be the one to unite our two worlds. The fantasy's always had a king. Now I need something more. Jeśli z kolei człowiek, który rozmawia z rybami, niekoniecznie pasuje w wasze gusta, to będziecie mogli pójść na film o kobiecie, która chyba jest troszkę mniej znana polskiej publiczności, bo mówię oczywiście o Mary Poppins. Mary Poppins powraca to tak naprawdę remake, pewnego sposobu odświeżenie hitu z 1964 roku, tym razem jednak w roli głównej zobaczymy Emily Blunt. Jeśli chodzi o premierę, to wydawcy zdecydowali się na ten sam ruch co Aquaman, czyli do kina pójdziemy już w środę 19 grudnia. Good thing you come along when you did, Mary Poppins. How'd you do that? Do what? So you've been off filling the children's heads with... Jak widzicie, końcówka grudnia nie za bardzo obfituje w nam ciekawe premiery gier. Chyba wyjątkiem tutaj będzie ten Atlas. I o właśnie Atlas będziemy was pytać. Chcielibyśmy, żebyście dali nam znać w komentarzach, jak ta gierka się wam podobała. A jeżeli podobał wam się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Ja tylko na szybko przypomnę o Patronite i odwiedzaniu strony jarok.pl, gdzie jak zawsze znajdziecie nowe, ciekawe informacje ze świata gier komputerowych. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!